Umiłowani przez Pana bracia i siostry, cieszymy się, że znowu możemy być wśród Was. Myśmy obśpiewywali naszego Pana. Również i w modlitwach żeśmy to wyrażali, że oczekujemy od Niego wszelkiego rodzaju błogosławieństwa. Takie jest też i właściwe nastawienie. Jeśli przychodzimy, aby spotkać się z Panem. Przeczytamy urywek z Ewangelii Łukasza. Z 12 rozdziału. Najpierw 32 wiersz. Ewangelia Łukasza 12:32. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. I następnie wiersze od 35 do 48. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owy słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. A Piotr rzekł, Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? A Pan rzekł, któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśliby zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Myśmy śpiewali o Panu Jezusie też i o jako naszym pasterzu. Tak, rzeczywiście On jest Nim i pozostanie Nim. I jako właśnie ten pasterz, On położył swoje życie za nas. A On nas prowadzi i kieruje nami aż do momentu, gdy my z tego stanu, w którym chodzimy we wierze, przejdziemy do stanu, w którym będziemy mogli Go oglądać. Gdy jakiś urywek czytamy, to zawsze musimy siebie samych zapytać, w jakim on powiązaniu znajduje się z pozostałą treścią. Lukas 9, vers 51 leitet die letzte Phase.
Z Ewangelii Łukasza z 9 rozdziału 51 wiersza dowiadujemy się, że tutaj Łukasz wprowadza nas w ostatnią fazę dni Pana. Der Widerstand in Israel wurde immer größer. Gdyż sprzeciw, z jakim Pan się spotykał w Izraelu, stawał się coraz to większy. Der Herr wusste um seine Aufnahme. Pan wiedział o tym, że wkrótce będzie wzięty do nieba. Że on wróci do domu ojcowskiego, do tej chwały niebios. I jego droga była całkowicie jasno zdefiniowana. I ten, ta treść była już postanowiona i również ten kierunek wyznaczony. On nie tylko wiedział o tych cierpieniach, które dotychczas przecierpiał, ale w przeciwieństwie do nas, on również wiedział o wszystkich cierpieniach, które jeszcze były przed nim. Jakież to jest wielkie błogosławieństwo, że my akurat nie wiemy o tym, co nas czeka. Bo myślę tutaj o wszystkich trudnościach na naszej drodze. Ale Pan przeciwnie, wszystko wiedział z góry. A czytamy tutaj, że on tutaj tak z mocnym postanowieniem postanowił pójść do Jerozolimy. On mógł się już teraz ukierunkować na to, co było najgorsze i na to, co w ostateczności go czekało. I był gotowy, pomimo że taki wielki sprzeciw dotychczas już przeżywał, pójść do Jerozolimy, aby swoje życie położyć nawet za swoich nieprzyjaciół. Bo miłość nigdy nie da się zgorszyć albo zgorzknieć. Uczniowie towarzyszyli mu w jego dalszej drodze do Jerozolimy. I w 12 rozdziale, w 1 wierszu możemy przeczytać, że wielkie rzesze ludu się zgromadziły w tym mieście. Dann spricht er nicht zu der Volksmenge. A potem już oglądamy, że Pan nie przemawiał już do tych tłumów ludzi. Jetzt spricht er zu den Jüngern. On teraz już zaczął przemawiać, zwracając się bezpośrednio do jego uczniów. Und er warnt sie vor dem Sauerteig der Pharisäer, der Heuchelei ist. I ostrzega ich przed kwasem faryzeuszów, to jest przed obłudą. Koniec 1 wiersza. I powiedział, że wszystko to, co jest we wnętrzu, objawia się, wychodzi na zewnątrz. A uczeń zawsze powinien być przejrzysty. To oznacza, że to, co we wnętrzu, powinno się również i dokładnie zgadzać tym, co na zewnątrz. Również my, jako uczniowie, mamy zawsze to niebezpieczeństwo przed sobą, że będziemy na zewnątrz podawali się innymi niż w rzeczywistości jesteśmy w naszym wnętrzu. In den Versen 4-12 zeigt er, dass sich nicht fürchten braucht vor den Menschen. A w tych wierszach od 4 do 12 Pan pokazuje swoim uczniom, że nie powinni obawiać się ludzi. Bo cała troskliwość Ojca jest do ich dyspozycji. A to oglądamy w 7 wierszu. Dann haben wir im nächsten Abschnitt Vers 13 bis 15 die Warnung vor der Habsucht. A w następnym urywku od 13 do 15 wiersza oglądamy ostrzeżenie przed chciwością. Der
Człowiek w tym świecie jest do tego nastawiony, na to nastawiony, aby zgromadzić wszystkie rzeczy, na ile to możliwe dla siebie. Ale my, jako jego uczniowie, powinniśmy się tego wystrzegać. Na ulicach coraz to bardziej agresywnie przedstawiają się reklamy, które nam wmawiają, co koniecznie musimy posiadać, ale my zasadniczo wszystkich tych rzeczy jako uczniowie Pana zwykle nie potrzebujemy. A następnie... A następnie Pan tą sprawę zilustrował na przykładzie tego bogatego rolnika, któremu pole przyniosło obfity plon. I Pan powiedział wyraźnie o nim: o głupcze. Ten człowiek w ogóle się nad tym nie zastanawiał, że czasy nie są w jego mocy, że to Bóg może postanowić zakończenie jego życia. W wersie 22 bis 31 sehen wir die Gefahr des Sorgen. A w wierszach od 22 do 31 oglądamy to niebezpieczeństwo, że my możemy się pogrążać w wielkich troskach, zmartwieniach. Nie musimy martwić się o te rzeczy ziemskie. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie uczynić najmniejszej rzeczy. Ale powinniśmy przeciwnie dążyć do pewnych rzeczy. Powinniśmy właśnie dążyć do Królestwa. A wszystkie inne rzeczy będą nam dodane. A więc nie mamy cechować się chciwością, tylko ale zdążać do Królestwa Bożego, a Bóg nam doda wszystkiego. Następnie czytaliśmy ten 32 wiersz. I czytamy tam, że też nie powinniśmy się bać. Pan mówił w tych wierszach od 4 do 7 o tej bojaźni przed ludźmi. Nie, również i ludzie nie mogą nam nic uczynić. Dlatego, że to nasz Ojciec chce nam swoje Królestwo nam podarować. I tak widzimy teraz na podstawie tych wszystkich urywków, które tutaj przedstawiłem, tło tych wierszy, które później przeczytaliśmy. I my jako ta mała trzutka pańska nie musimy się obawiać. My nie jesteśmy jako pojedyncze osoby, które jako owieczki podążają za swoim Panem. Nie, my jesteśmy wszyscy złączeni w jedną trzodę. Jesteśmy do siebie razem, ze sobą razem połączeni. To jest mała trzutka. Nie tą wielką, ogromną, którą Bóg by posiadał. Bo zawsze było niewielu tych, którzy podążali drogą wiary. Gdyż tak było zawsze wolą Bożą. Pan powiedział to również też kiedyś: wchodźcie przez ciasną bramę. A niewielu jest tych, którzy tą drogę znajdują.
A jeśli chodzi o ten list skierowany do zboru w Filadelfii w objawieniu, to czytamy w nim, ty masz niewielką moc, siłę. Als Einzelperson und auch als Herde sind wir nach dem Wohlgefallen Gottes ausgerichtet. Jako pojedyncze osoby, jako cała trzoda, my jesteśmy teraz ukierunkowani według tego, jak Bóg sobie to upodobał. Gott tut mit jedem Einzelnen und mit der Herde das, was ihm gefällt, was ihm Freude macht. A Bóg czyni z każdym z nas pojedynczo, jak też z całą trzodą, to, co się Jemu podoba, w czym On znajduje swoją radość. To możemy też i przyjąć, jeżeli chodzi o miejscowe świadectwo zgromadzenia. Ale teraz musiałbym wyjaśnić jedno pojęcie, a mianowicie królestwo. Tym królestwem zwykle nie zajmujemy się zbyt dużo, ale bardzo często to królestwo jest też i główną myślą, jaka zawarta jest w Ewangeliach. Przeczytajmy z Łukasza z 17 rozdziału. Wiersze od 20 do 22. 17, 20 do 22. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Ani nie będą mówić, oto tutaj jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Rzekł też do uczniów: przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. A więc możemy z tego urywku nauczyć się, że Królestwo Boże było w tej osobie Pana Jezusa. Ale poprzez to, że On został odrzucony, to te królestwo nie mogło być teraz urządzone w tej przewidywanej jego chwale i wspaniałości. Królestwo Boże to jest to ten zakres, w którym uznaje się panowanie Boże. I jest to królestwo, które w sposób moralny też jest ukierunkowane według jego osoby. Przeczytamy jeszcze jeden wiersz z listu do Rzymian. XIV rozdział, 17 wiersz. Rzymian 14, 17. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. A więc sprawiedliwość, pokój i radość to cechy charakteryzujące to Królestwo. Jeszcze jeden wiersz z pierwszego listu do Koryntian z 15 rozdziału. Wers 24. 24 wiersz. 1 Koryntian 15:24. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królestwom Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. A więc z tego poznajemy, że Królestwo Boże rozciąga się przez bardzo długi okres czasu. Pan został na tej ziemi pogardzony. Uczniowie byli pogardzani. A w chrześcijaństwie my nosimy ten charakter tego królestwa. I też i my bywamy pogardzani.
A po pochwyceniu i zabraniu przez Pana wszystkich wierzących pozostanie ta resztka wierząca z Izraela, która będzie głosiła jeszcze na tej ziemi tą Ewangelię Królestwa. I również i ta resztka Izraela będzie bardzo pogardzana. Ale potem nastanie, przyjdzie ta wspaniałość tego Królestwa przez Pana Jezusa. I ta wspaniałość będzie trwała przez 1000 lat. Po tym okresie 1000-letnim szatan znowu będzie wypuszczony. On znowu pobudzi niewierzących ludzi przeciwko Chrystusowi. I potem jeszcze raz nastanie sąd. A na koniec objawi się ten wielki biały tron. A więc to jest cały okres czasu, w którym trwa Królestwo Boże. I my dzisiaj nie tylko mówimy o Królestwie Bożym, ale my dzisiaj mówimy na temat całego Słowa Bożego. I tak jak żeśmy już to oglądali, to Królestwo Boże przyszło tutaj na tą ziemię, a my, ludzie wierzący obecnego czasu łaski, możemy zajmować się rzeczami niebiańskimi. Vers 33 und 34 unseres Kapitels macht nochmal deutlich, dass wir keine Habsucht haben. Wiersze 33 i 34 naszego 12 rozdziału Łukasza pokazują jeszcze raz dobitnie, że mamy wystrzegać się chciwości. Bo Bóg nie tylko chce o wszystko się starać, ale On jeszcze dalej się posuwa. My bywamy również wzywani do tego, abyśmy byli ochotni do dawania, aby w ten sposób te skarby niebiańskie sobie gromadzić. I teraz nastaje ten centralny wiersz 34. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Tam, gdzie jest ten wasz skarb. To, co dla ciebie osobiście jest wartościowe. Tam, gdzie właśnie skłaniają się wszystkie twoje myśli. Tam, gdzie ty chętnie tam podążasz. To tam też w myślach, to tam też i podążają twoje nogi. Tam wokoło tego krążą twoje myśli. Twoje słowa. Twoje czyny. I wtedy my śpiewamy też i w jednej pieśni. I wtedy też bywamy razem zgromadzeni na modlitwę. Bo od tego czasu to czynimy, gdy osoba Pana Jezusa stała się dla nas tak kosztowna. Bo nasze wszystkie przychylności są skierowane do Niego. A w wierszach od 35 do 40 oglądamy tutaj bardzo interesujący temat. A w wierszach od 40 do 48 też następny interesujący temat jest poruszony. W tych wierszach od 41 do 48 chodzi o naszą służbę. A każdy przecież z nas ma do wykonania pewną służbę. Nieważne, czy my jesteśmy mężczyznami, czy niewiastami. Nieważne, czy jesteśmy młodszymi, czy starszymi. Każdy z nas otrzymał
swoją osobistą, specjalną służbę do wykonania. Der Herr hatte verschiedene Warnungen ausgesprochen. Pan tutaj wypowiedział różnorodne ostrzeżenia. Und Zusagen. Ale również też i obietnice. Aber da geht er nicht auf den Dienst. Da geht er noch nicht auf den Dienst. Ale on tutaj nie porusza sposobu wykonania tej służby. 35-40. W tych wierszach 35-40 oglądamy wszystkie nasze przychylne nastawienia w stosunku do osoby Pana. I nigdy za dosyć nie moglibyśmy potraktować poważnie służbę do wykonania naszą. Ale co możemy się z tego urywku nauczyć? Bo jest jeszcze coś, co jest jeszcze ważniejsze. Jak wygląda Twoje i moje serce w stosunku do Pana Jezusa? Czy jesteśmy tak wypełnieni osobą Pana Jezusa, jak było wypełnione serce tego autora pieśni, którą na początku śpiewaliśmy? I teraz zwróćmy uwagę szczegółowo na te wiersze. On mówi do nas w 35 wierszu: niech biodra wasze będą przepasane. Wiemy, że w tamtych czasach ludzie nosili długie szaty. A jeżeli chciało się wykonywać jakąś pracę, to trzeba było właśnie przewiązać się, aby te szaty były tak ściągnięte razem. A gdy Pan Jezus, co oglądamy w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, chciał umyć swoim uczniom stopy, to też czytamy o tym, że przepasał się. A gdy lud izraelski miał wyjść z Egiptu, to czytamy, że mają mieć biodra przepasane. A więc być przepasanym to oznacza, że jestem w gotowości wykonywania służby. A również to oznacza, że wszystkie moje siły skoncentrowane są tylko na tym jednym punkcie. Nie chodzi tu tylko o samą służbę. Nie, chodzi też i o to, żebyśmy zawsze byli gotowi do dyspozycji dla Pana. Czy zawsze jestem gotowy, aby służbę wykonać dla Pana? Pan mi to właśnie tak tu przedstawia. I to jest właśnie, to leży po stronie mojej odpowiedzialności. A Pan właśnie tęskni za tym, aby tak było. A dalej czytamy, aby nasze lampy albo świece były zapalone. W poprzednim rozdziale Pan Jezus mówił o tych lampach czy świecach, które są zapalane w domu. Aby ktoś, kto wchodzi z zewnątrz, widział w naszych domach światło. Ale tu chodzi o tego sługę, który powinien się tym charakteryzować, że on ma zawsze do dyspozycji światło. Czy nasze zachowanie do tego dodaje, że będzie to światłością dla Pana? Bo w tym świecie jest nieskończenie wielka ciemność. Ludzie nie znają ani siebie, ani nie znają Pana Jezusa, o którym śpiewaliśmy. Który do nas zwraca się z tym wezwaniem,
aby były zapalone nasze lampy. In Matthäus 25 waren die Lampen erloschen. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, że pewne lampy tam zgasły. Kein Feuer mehr, kein Licht mehr für den Herrn. Nie było już tego płomyczka, nie było światłości dla Pana. I mamy być podobni do tych ludzi, którzy oczekują na swojego Pana. Na co mamy oczekiwać? Na to królestwo? Na te błogosławieństwa królestwa? Na tą chwałę tego królestwa? Nie, na Pana. Czy ja dzisiaj oczekiwałem na mojego Pana? Czy czekasz ty na swojego Pana? Przeczytamy z pierwszego listu do Koryntian, 16 rozdziału. Wers 22. 22 wiersz. Pierwszy list do Koryntian, 16, 22. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Maranta. Das war das, was Paulus den Korinther zurief. Było to wezwanie, które Paweł skierował do Koryntian. Jako? Pan przychodzi. Warto. Czekajcie na to. W Łukasza w drugim rozdziale oglądamy tą wierzącą resztkę. Między innymi zobrazowaną w osobach Symeona i Anny. W tym rozdziale drugim, w 25 wierszu czytamy o tym, że Symeon oczekiwał. A w 38 wierszu oglądamy, że również i Anna oczekiwała. Ale ta Anna nie oczekiwała sama. Ale tak jak tutaj czytamy, oczekiwała razem ze wszystkimi, którzy oczekiwali odkupienia. Wierzący to są tacy ludzie w różnych okresach czasów, którzy są zorientowani na przyszłość. Oni oczekują na Pana, aby On przyszedł z tego wesela. Z wesela? To jest interesujące słowo. Jak to było opisane w Mateusza 25 rozdziale? Tam czytamy o tym, że 10 panien zasnęło. A oblubieniec wszedł na wesele tylko z tymi pannami, które były gotowe. Tam oglądamy ten chrześcijański charakter. A my oglądaliśmy już to, że zajmujemy się królestwem, które obejmuje znacznie obszerniejszy, większy czasokres i jest w powiązaniu z tą ziemią. A tu czytamy, że Pan przyjdzie z wesela. W Ewangelii Jana, trzeci rozdział, mamy bardzo piękne miejsce co do tego. Czytamy słowa Jana Chrzciciela w wierszu 29. Jana 3, 29.
Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni. Najwyraźniej tutaj Jan zrozumiał coś na temat tego objawienia dotyczącego zgromadzenia. Pomimo, że do tego czasu w ogóle nie była objawiona myśl dotycząca zgromadzenia. Ale pewną rzecz Duch Święty musiał mu dobitnie pokazać. On siebie samego traktuje jako przyjaciela oblubieńca. Bo widzi tutaj tego oblubieńca, ale z drugiej strony też widzi oblubienicę. A ta oblubienica obrazuje wszystkich wierzących obecnego czasu łaski. Tym przyjacielem oblubieńca to oczywiście jest tutaj Jan Chrzciciel. Ale możemy też powiedzieć, że tym przyjacielem jest ta wierząca resztka z Izraela. Również też i Pan Jezus nawiąże też nową społeczność z tą wierzącą resztką Izraela po tym fakcie, gdy zabierze nas do swojej chwały. Przeczytajmy z psalmu 45. Königstöchter sind unter deinen Herrlichen, Königin steht zu deiner Rechten, Gold von Ophir. Psalm 45, 10 wiersz. Córki królewskie wychodzą na spotkanie Twoje. Małżonka stoi po prawicy Twojej, zdobna złotem z Ofiru. Das ganze Hohe Lied ist ja ein Beispiel dafür, dass der Herr seine Beziehung soll glauben. Również i cała księga Pieśni nad Pieśniami jest przykładem na to, że Pan znowu nawiąże społeczność z tą wierzącą resztką Izraela. I tak czytaliśmy w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale o Panu, który przyjdzie z wesela. I on zapuka. Pan nigdy nie wyłamuje siłą drzwi, on tylko puka. Czytamy również i w tym liście skierowanym w objawieniu do Laodycei, oto stoję u drzwi i pukam. I tak w ten sposób on zarówno tych uczniów, jak i tą wierzącą resztkę z Izraela próbuje zmotywować. I czytamy w tym 36 wierszu, że oni mają to zadanie, aby gdy zapuka, natychmiast mu otworzyć. A Pan pokazuje w tym 12 rozdziale Łukasza, w tych wierszach 35 i 36, że on właśnie oczekuje takich serc, które by miały nastawienie oczekujące. O, też i chcielibyśmy my zachęcić się do tego, abyśmy więcej na niego oczekiwali. A w wierszu 37 czytamy te wspaniałe słowa naszego Pana, który mówi: błogosławieni owi słudzy, którzy tak czynią. My nie tylko jesteśmy szczęśliwymi. Nie, my jesteśmy w pełni wypełnieni tym szczęściem. Dlaczego?
Dlatego, że oczekiwali ci słudzy na Pana. Jeżeli oblubienica jest odwiedzana przez oblubieńca, a może przez 3 miesiące nie mógł przybyć, bo doznawał przeszkody z powodów na przykład zawodowych, czy można będzie to zauważyć na niej, że ona go oczekuje, gdy ma już w końcu przybyć? Z całą pewnością. I właśnie tego obrazu Pan używa, aby rozgrzać nasze serca. Tutaj oglądamy to sług. A więc my zawsze mamy być ludźmi, którzy zajmują takie uniżone, poddane stanowisko w stosunku do swojego Pana. Tylko poddani ludzie i oczekujący mogą właśnie doświadczyć tego rodzaju błogosławieństwa. A tu w tym wierszach są pokazane dalsze czynności. Bo Pan chce, abyśmy byli znalezieni czuwającymi. Pomyślmy teraz o tej sytuacji w ogrodzie Getsemane, zobrazowanej w Mateusza 26 rozdziale. Pan zwraca się tutaj w tym 26 rozdziale Mateusza w 38 wierszu do swoich uczniów z prośbą, aby oni razem z nim czuwali. Dopiero co Pan mówił im o swoich cierpieniach, uczniowie wiedzieli już o tym. Idzie teraz i modli się. I wraca z tej modlitwy i zastaje swoich uczniów śpiących. I pod koniec 40 wiersza czytamy jego pytanie do uczniów. Tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? I w 41 wierszu zwraca się do nich: czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Tak, i my możemy zasnąć. Może tak się stać na przykład z powodu smutku. A wywołany on jest tym, że będziemy patrzyli tylko na okoliczności naszego życia i będziemy zrezygnowani. Nie, my możemy zawsze spoglądać na naszego Pana i mamy na te rzeczy tego życia patrzeć w taki sposób, jak On je widzi. Mamy wszystko odłożyć na bok to, co jest niezgodne z Jego myślami. I Jego dzieło, które On ma na myśli, abyśmy zawsze nosili na naszych sercach w modlitwie. I we właściwy sposób mamy się zachowywać. Mamy być znalezieni jako ci, którzy czekają i którzy czuwają. I w 37 wierszu oglądamy drugą reakcję naszego Pana. Er wird sich umgürten.
To on teraz się przepasze i posadzi ich przy stole. A poprzednio on zwracał się do uczniów, że to oni mają być zawsze przepasanymi. Mają zawsze być, charakteryzować się gotowością do wykonywania służby. A tu okazuje się, że ci uczniowie w ogóle nawet nie zdążyli dojść do tego, żeby usłużyć. A Pan już ten krok czyni do przodu i przechodzi w myślach do przodu i pokazuje nam, co nas oczekuje kiedyś w chwale, kiedy do Niego przyjdziemy. Gdy to On właśnie siebie przepasze. Tak jak czytamy to w drugiej Księdze Mojżeszowej, 21 rozdziale, o tym prawdziwym słudze hebrajskim, który powiedział: miłuję mojego Pana, miłuję moją żonę i pozostanę w tej służbie. Ja nie chcę wyjść wolno. I potem czytamy te znamienne słowa: i będzie mu służył na wieki. Bo była to służba, którą on wykonywał z miłości. I taka służba ma być teraz na całą wieczność wykonywana. W związku z tymi słowami w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale czytamy interesujące miejsce. Tam czytamy o pewnym panu, który przychodzi z pola i spotyka swojego sługę. Rzeczą normalną było w tamtym czasie, że ten sługa miał najpierw obsłużyć swojego pana, pomimo tego, że ten sługa też cały dzień pracował na tym polu. Ale tu, w tych wierszach, oglądamy odwrotną rzecz. To Pan zaczyna służyć. Czy jesteśmy w stanie to zrozumieć? Ja nie. To tylko może wiara to oglądać i może to uwielbiać. My możemy zasiąść, a w zasadzie w tamtych czasach położyć się przy stole. My możemy spocząć, a on dalej usługuje. W objawieniu w 22 rozdziale jeszcze jedną myśl oglądamy. Która pokazuje, że w pewnym sensie jeszcze po całą wieczność pozostanie służba do wykonania. Możemy o tym przeczytać w trzecim wierszu, objawienia 22:3. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, i słudzy Jego służyć Mu będą. Nie chodzi tutaj o taką służbę w takim sensie tego słowa znaczenia, jaką my dzisiaj znamy. Gdy należy przezwyciężać trudności. Nie, tam w tym czasie już nie będzie żadnych przeciwności. To będzie naszą najgłębszą radością, aby służyć Jemu i przynosić Mu uwielbienie. O tym właśnie mówi to miejsce w tym objawieniu w 22 rozdziale. I teraz spójrzmy na 38 wiersz. Wird
Ten wiersz dobitnie to pokazuje, że były różnorodne też i okresy trzymania straży w nocy. Der Herr definiert unterschiedliche Zeitpunkte. Pan definiuje tutaj różnorodne czasy czy punkty czasowe. Ale w rzeczywistości to on przyjdzie tylko o jednej godzinie. Ale czytamy, że to jest czas nocy, gdzie nie ma światłości, gdzie tylko słudzy Pana mają światłość. Tam, gdzie jest ciemno i gdzie jest zimno. A jeśli ktoś będzie znaleziony w tym stanie oczekiwania, to Pan nazywa go błogoszczęśliwy człowiek. Oglądaliśmy to w 37 wierszu. A Pan właśnie chce nas zmotywować, aby w taki sposób w tym dalej trwać. Vers 39 haben wir jetzt etwas von einem Hausherrn, der belästigt wird von einem Diener. A w wierszu 39 oglądamy właściciela domu, gospodarza, który miał się zabezpieczyć przed złodziejem. Pan używa tutaj obrazu prosto z życia. Czy Pan przyjdzie dla nas jak złodziej? Nie, on dla nas nie przyjdzie jak złodziej. Bo złodziej przychodzi nieoczekiwanie i z pewnością nie życzymy sobie tego. Pierwszy list do Tesaloniczan otwórzmy, 5 rozdział. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 2 i 3 wiersz. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Co to jest ten dzień Pana? Nasze pochwycenie i zabranie przez Pana do nieba w ogóle nie ma nic wspólnego z tym Dniem Pańskim. Ale Dzień Pański jest to taki moment, w którym Pan sprawi, że będą obowiązywały Jego prawa tutaj od tego momentu na ziemi. Ludzie będą twierdzili, że na tej ziemi jest pokój i bezpieczeństwo. Nie, mówi Słowo Boże, wtedy przyjdzie nagła zagłada na nich. I to dla nich właśnie Pan przyjdzie jako złodziej w nocy. On przyjdzie jako złodziej tylko dla niewierzących. Vers 40. 40 wiersz teraz. Oglądamy w nim podsumowanie. Pan mówi do nas, bądźcie gotowi. Gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. Kiedy przyjdzie Syn Człowieczy? W takiej godzinie, w której się tego nie spodziewacie. Co w tym jasno jest widoczne?
gdy Pan przyjdzie, to nikt nie będzie na Niego oczekiwał. W tym czasie nikt nie będzie oczekiwał. Czy nie jest to smutne? I to powinno być właśnie dla nas wielką motywacją, aby jednak oczekiwać na Pana. Myśmy już mówili, że to dotyczy właśnie tego ustanowienia tego królestwa. I możemy to teraz wszystko podsumować. Pan powiedział do nas, czuwajcie i czekajcie. Następstwem Twego będzie zawsze szczęśliwe serce. I to już teraz, w tym obecnym czasie. Czy można tak powiedzieć? Przeczytajmy jeszcze jeden wiersz z Hebrajczyków z 11 rozdziału. W Hebrajczyku w 11 rozdziale, w 5 wierszu mowa jest o Henochu. O nim jest tutaj powiedziane, że otrzymał świadectwo, zanim został zabrany, że podobał się Bogu. I jeżeli my będziemy w dzisiejszym czasie się angażowali w służbie dla Pana, będziemy oczekiwali i będziemy czuwali, to On w pewnym sensie położy swoją dłoń na nas i powie do nas, to co czyniłeś, akurat właśnie tego oczekiwałem od Ciebie. A więc on teraz apeluje w tych wierszach od 35 do 40, 12 rozdziału Łukasza do naszych serc, do tych serc, które pałają do Niego. I to jest dla Niego jeszcze bardziej wartościowe niż ta służba. W następnym 41 wierszu oglądamy interesujące pytanie postawione przez Piotra. Który mówi, czy to, co ty teraz powiedziałeś, to jest tylko sprawa dla nas uczniów, czy dla wszystkich? A co pan teraz uczynił? Czy pan daje mu odpowiedź na to pytanie? Nie. Tak, nie jest właściwe i tak jest właściwe. Bo Pan nie daje odpowiedzi bezpośrednio na to pytanie. I Pan mówi tutaj teraz, któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem? 42 wiersz. Nieważne, czy ty zaliczasz się do tych 12 uczniów, czy zaliczasz się może do tej większej grupy 70 uczniów, albo może jesteś jednym tylko z tego tłumu otaczającego, to obojętnie, kim jesteś. To każdy może czuć się jako tym odbiorcą tych wierszy od 35 do 40. I każdy może też być odbiorcą tych słów, jakie czytamy w 42 wierszu. Pan stawia teraz tu pytanie w tym wierszu 42. On chciał właśnie pobudzić ich uwagę, żeby te pytanie ukierunkowało ich. To było pytanie retoryczne, które Pan tu postawił.
On oczywiście nie oczekiwał odpowiedzi od Piotra. Ale Pan chciał wniknąć do głębi serca Piotra. A więc my możemy powiedzieć, te słowa są skierowane do nas wszystkich. Któż jest tym wiernym? Ta wierność zawsze połączona jest z miłością. A Pan mówi również też i w Księdze Przypowieści Salomona: Synu mój, daj mi Twoje serce. To oglądaliśmy właśnie w tym pierwszym urywku. A drugą cechą, jaką tutaj możemy oglądać, to to, że on cechuje się mądrością. A więc muszę być mądrym, czy tak jak mamy tu napisane, roztropnym, aby we właściwy sposób wykonywać służbę dla Pana. Muszę znać całą sytuację. Ja muszę wiedzieć, jakie okoliczności temu towarzyszą. Również i roztropny szafarz będzie też i zwracał uwagę na to, kto jest słuchaczem, jacy słuchacze są obecni i jakie potrzeby mają. W jaki sposób można tą mądrość osiągnąć? Tylko na kolanach. Gdy będziemy rozważali również też i oglądali tego dobrego pasterza, jeśli chodzi o Hebrajczyków, to możemy oglądać tam rozwój taki niekorzystny, można powiedzieć wsteczny. A o Koryntianach możemy powiedzieć, że byli jak ci, którzy nie wyszli nigdy z okresu szkolnego. Paweł musiał do Koryntian całkowicie inaczej się zwracać, niż zwracał się do Efezjan. Bo koniec końców właśnie chodzi o tego, który jest szafarzem. My jesteśmy zarządcami, szafarzami na pewien okres czasu, na ten czas, który Pan postanowił. Każdy sługa otrzymuje to, co Pan mu daje, w swój zakres zarządzania. Ale pod koniec swojej służby oddaje to w ręce swojego Pana. Jeszcze raz to powtórzę. I nieważne, czy ktoś jest mężczyzną, czy niewiastą, każdy otrzymał tą służbę do wykonania. I w każdym zakresie tej służby jesteśmy tylko szafarzami. I w każdym zakresie to właśnie wierność jest postawiona na pierwszym miejscu. Ale również też i powinniśmy cechować się i odpowiednią mądrością albo roztropnością. Oglądamy tego szafarza, który jest postanowiony nad czeladzią. Można powiedzieć, że on przejmuje taką przewodnią pozycję na pewien okres czasu. Jeżeli jakiś brat wstaje, aby usłużyć modlitwą w zgromadzeniu, to wtedy on jest ustami wszystkich zgromadzonych przed obliczem Bożym. On wtedy te wszystkie odczucia i wszystkie sprawy tych obecnych przedkłada przed Boga.
A jeżeli jakiś brat wykonuje służbę w głoszeniu słowa, dann ist der Gedanke des Herrn der, dass dieser Dienst von ihm auskommt zu den Zuhörern. To wtedy myślą Pana jest, aby ta służba była skierowana od Pana do tych, którzy słuchają. In diesen Augenblicken nimmt diese Person eine führende Rolle ein. I ta osoba też w tym momencie, gdy wykonuje tą służbę, przejmuje przewodzące stanowisko. Ale my sami w sobie nie mamy autorytetu. Bo Pan jest tylko tym, który ma autorytet. On daje każdemu swoją służbę do wykonania przez Niego. A naszym zadaniem jest, aby wiernie szafować tym. A z czego składa się ta służba? Aby dawać ten odpowiedni, czy zgodny z potrzebą posiłek, czy wyżywienie. Tą właściwą miarę musimy użyć. Nie możemy maleńkiemu dziecku dać sznycla, bo takie małe niemowlę potrzebuje mleka. Ale człowiek dorosły potrzebuje też i stałego pokarmu. I Pan przemawia do nas tak, jak my jesteśmy w stanie to wysłuchać. Nie za dużo, nie za mało. Ale również dalej w tym wierszu czytamy pod koniec, że to ma być we właściwym czasie. A Paweł zwrócił się do Tymoteusza z takim poleceniem: głoś Słowo Boże i trwaj w tym w czas sposobny i niesposobny. My mamy wykorzystywać te okazje, które Pan nam daje. Niezależnie od tego, czy to znajdzie poklask u ludzi, którzy to słuchają. To jest po prostu pożywienie. To jest to, co Tobie daje siłę na tą drogę wiary. To, co mnie samemu dało radość i siłę na drogę mojego życia we wierze, mogę teraz dalej drugiemu podać. A czytamy również: rzucaj twój chleb na powierzchnię wody. I znowu w 43 wierszu oglądamy to słówko błogo szczęśliwy. Znowu oglądamy te ciągłe zajmowanie się. Jedną rzeczą było oczekiwanie, drugą rzeczą było czuwanie, a trzecią rzeczą tutaj było rozdzielenie właściwego pokarmu. O, chcemy siebie nawzajem zachęcać, abyśmy podążali za tym wezwaniem Pana. Bo jest właśnie przygotowanie szczęście dla serca tego sługi. I serce Pana również jest ucieszone. A również też i umiłowani Pana bywają wzmocnieni. Vers 44 sagt ihr, dass er diesen Knecht für die ganze Arbeit setzt. 44 wiersz nam pokazuje, że tego rodzaju sługa będzie postawiony nad całym mieniem tego Pana. W psalmie 8 czytamy o panowaniu naszego Pana. Ale gdy czytamy list do Efezjan, to tam jest dobitnie pokazane, że nie tylko Pan będzie panował,
Ale również pokazane jest, że i my wierzący będziemy współpanującymi razem z Nim w tym okresie tego Królestwa. To Jemu przystoi, żeby On miał to panowanie. Ale to, że my możemy być Jego towarzyszami, to jest tylko i wyłącznie czysta Jego łaska. A teraz w 45 wierszu oglądamy, jak gdyby te myśli skierowały się w innym kierunku. Czytamy nagle o takim słudze, który tutaj widzi, że pan jakoby zwlekał i zaczyna bić sługi i służebnice. On przecież miał czuwać, on miał oczekiwać na Pana, on miał też i czeladzi dawać we właściwym czasie pokarm ich. Z tego już tutaj w ogóle nic nie oglądamy w tym wierszu. Jak to możliwe? Czytaliśmy, Pan mój zwleka z przyjściem. Bo jeżeli to w nas samych ustanie oczekiwanie na przyjście Pana, to wtedy do tego pojawią się wszystkie negatywne elementy. I dlatego możemy to zauważyć, jak ważnym jest oczekiwanie na Pana. A czy w ogóle tutaj może być mowa o człowieku wierzącym w tym wierszu? Bo gdy pomyślimy o końcu, ja to wyjaśnię za chwilę. Te wiersze tworzą pewien jeden związek, jeden ciąg. Pod względem treści, jak również też i pod względem czasu. Sługa jest tym, który służy. Chrześcijańska służba jest wykonywana przez takich, którzy wierzą, ale również chrześcijańska służba jest wykonywana przez takich, którzy nie mają żadnego związku żywego z Panem, którzy nigdy nie przyszli do Boga i nie zawołali: o Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Służba teraz jest oglądana jako całość. I w tym zakresie wykonywanej służby możemy oglądać dwie grupy. Bo z jednej strony oglądamy tych wierzących sług, a z drugiej strony oglądamy niewierzących sług. Również możemy też i to podzielić pod względem czasu. Najpierw był czynny, dobry sługa. To oglądamy w Dziejach Apostolskich. Tam jeszcze nie było zanieczyszczenia. A dopiero w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdy pojawił się Szymon Czarnoksiężnik, to był właśnie obraz człowieka niewierzącego, który pojawił się wśród wierzących. Najpierw dobra służba, potem zła służba, negatywny rozwój sytuacji. Sagen, dass das Positive und das Negative nebeneinander bestehen.
Ale my możemy powiedzieć, że zarówno to, co jest pozytywne, jak i to, co jest negatywne, będzie trwało aż do momentu przyjścia Pana. W modlitwie mogliśmy sobie też i przypominać o Ewangelii Jana, 10 rozdział. Ewangelia Jana, 10 rozdział, przeczytajmy 28 wiersz. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. A więc jeżeli ktoś jest własnością Pana, to taką własnością pozostanie na wieczność. I przez to miejsce w ogóle nie powinniśmy być zirytowani. Dlatego, że w tym miejscu tego 12 rozdziału właśnie chodzi o wykonywanie służby. Chodzi o te Królestwo Boże, w którym zarówno przebywają tacy, którzy mają życie z Boga, jak i tacy, którzy tego życia nie posiadają. Vers 46 wird deutlich, dass der Herr kommt und Gericht bringt. A 46 wiersz dobitnie to pokazuje, że Pan przyjdzie i razem z Jego przyjściem będzie też wykonany sąd. A kiedy to się stanie? Gdy będzie wykonywany ten sąd nad wszystkimi żywymi, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. Dwa wiersze przeczytajmy. Mateusza 25 rozdział. 45 i 46 wiersz. Wtedy im odpowie tymi słowy: zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Do tego jeszcze wiersze 31 i 32. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. I odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Jest to właśnie ten czas, w którym wszyscy żywi na tej ziemi będą sądzeni. Będzie to krótko przed tym, gdy Pan ustanowi swoje królestwo. Teraz 47 wiersz. Czytamy tam o kimś takim, który znał wolę Pana swego, ale nie był gotowy, aby być posłusznym. Czytamy o nim, że on odbierze wiele razów. A wiersz 48 pokazuje, jest również taki człowiek pokazany, który choć popełnił coś karygodnego, a on nie znał woli Pana, to jednak okazuje się, że niewiedza nie chroni przed wymierzeniem kary. Ale niewiedza może zredukować wymiar kary. Bo temu, komu wiele zostało powierzone, od tego będzie się też więcej wymagać. O umiłowani, jak wiele rzeczy Pan nam powierzył. Jakże wdzięczni możemy być za to, że posiadamy Jego Słowo. Że mamy nowe życie. Że mamy Ducha Świętego. Że możemy być takimi, którzy na Niego oczekują. Jako tacy, którzy czuwają.
i którzy wykonują swoją służbę jako wierni i roztropni szafarze. Der Herr hat uns dazu fähig gemacht. Pan nas do tego również uzdolnił. I On życzy sobie, abyśmy i to praktykowali. A wtedy będziemy nazwani błogosławieni. Pan chce nas do tego zachęcić. I On pewnego dnia nas właśnie posadzi za stołem, aby nam po całą wieczność usługiwać. Czy On nie jest godzien tego? Ten, który nas umiłował i siebie samego za nas wydał? Oby Pan pobłogosławił również Jego słowo w naszych sercach.